Znajomość z Paulem Davisem zawarłem za pośrednictwem jego książki Gordon's New Theology. I przyznam się, że byłem tą książką nieco zawiedziony. Wspaniały talent popularyzatorski, to nie ulegało kwestii, ale byłem zawiedziony jego znajomością teologii. Fizyka była świetnie prezentowana, ale teologia w porównaniu z fizyką wypadła bladziutko. I dlatego, gdy sięgałem po jego drugą książkę, popularną naukową, to była, o ile pamiętam, The Mind of God, no z pewną rezerwą. Ale rezerwa ta topniała w miarę czytania tej książki. Pod koniec byłem wręcz zachwycony sposobem popularyzacji, głębią filozoficzną i bardzo głębokimi analizami sięgającymi trochę do teologii. Paul Davis przeszedł jakąś istotną ewolucję pod tym względem. Po prostu chyba poczytał, dowiedział się, przemyślał. I następne jego książki są znaczone właśnie bardzo głębokim stosunkiem do filozofii i teologii, dlatego lubię tę popularyzację. Bardzo cenię jego książkę The Cosmic Blueprint. Copernicus Center Press przetłumaczył tę książkę jako kosmiczny projekt. Tak się to nazywa w polskiej wersji. To jest nie tylko książka popularnonaukowa, ale można się z niej sporo nauczyć, zwłaszcza takich rzeczy jak teoria chaosu, tworzenie struktur. Doskonała książka. W ogóle Paul Davis ma niezwykłą zdolność popularnego przedstawiania teorii, a równocześnie z ogromną odpowiedzialnością i znajomością fizyki. Z jego popularnych książek można się nauczyć fizyki, jak działają rozmaite fizyczne mechanizmy. Całkiem niedawno sięgnąłem po jego starą książkę, zatytułowaną Ostatnie trzy minuty. To jest książka sprzed kilkunastu lat i pewne dane kosmologiczne są już na pewno przestarzałe. Ale książka nadal jest bardzo świeża i młodziutka, dlatego że świetnie przedstawia różne mechanizmy kosmologiczne, na przykład cały mechanizm inflacji czy powstawania czarnych dziur. Doskonała fizyka bez ani jednego wzoru. Warto sięgać po książki Paula Davisa.